Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Cycu. Kolejny 12 odcinek z gry God of War wstąpienie na PlayStation 3 Exclusive. I lecimy dalej z naszą zarąbistą zabawą. Przydałoby się w końcu. Przydałoby się w końcu jakaś walka z jakimś takim fajnym bossem. Co tu chodzi? No, ale Kratios. Dobra, udało się jakoś to ogarnąć. No mówcie, że to jest kolejna zagadka jakaś. No to kurwa wygląda. Kocham zagadki wręcz. Uwielbiam. Ja pitole. Co tu chodzi w ogóle? Coś się wysunęło. Ha. Przypuszczam, że to jest potrzebne, żeby tam wyżej wejść. Znaczy tu coś w ogóle znajdę ciekawego. Patrzcie, znalazłem skrzyneczkę. Bardzo dobrze. No to co, to w sumie chyba tyle. A nie, to ja ostatnio lepszyłem sobie te ostrza. Dobra, no to co to? Wystarczy to tylko przesunąć raczej. No to wygląda, uwaga. Dobrze, udało się. To co mamy? Pff. Nie wiem, o co tu chodzi. Oczywiście spadłem. Super. Oczywiście źle wskoczyłem. Kolejna próba. Napiję się wody, aż mnie zaschło w kartełku. Czekajcie, trzeba odpowiedni moment. Dobra, i o co tu chodzi? Jezus Maria, serio? Dobra, udało się. Co dalej? Dobra. Co to za jakieś gówna? No to ścierwo. Odbędziemy się ich szybciutko. Yeah. Super zajebisty kombosik. 87 uderzeń. To, że można rozwalić. O, patrzcie, kolejna skrzynka z orbami czerwonymi. Oczywiście te orby się przydają, to bardzo. A co mamy tutaj? Tu też jest jakaś skrzynia, nawet dwie. Kolejne jakieś zarąbiste widoki. Cały czas podróżujemy właśnie po tym posągu Apolona. Oj, sorki. Taki brzydki bek. Może nie słyszeliście. Otwieramy to. Otwieramy to. I otwieramy też to. I co robimy dalej, moi drodzy? Okej. Okay. Ale już wiem, co robimy dalej. Po prostu nic innego, jakiś tędy. Co? Tu będzie walka jakaś. Tak jak mówiłem. O Jezu, znowu z tym. O fuck! To mi się podoba. Dobra, troszkę się ją tutaj bawimy z nią. O kurwa, dwa są już. Puścimy sobie oczywiście moje ulubione dusze Hadesa. Dobra, gin. Dobra, ona od razu. Goodbye. Dobra, i teraz zostali te luje. To może być dosyć ciekawe. Oni nie są aż tak bardzo wolni, jak to wygląda. A ten tutaj coś. O kurwa. No to tak. Aaa! Nie staranuje frajer. Okej, okay, i próbujemy go powalić. Czy będzie jakiś quick time event? Był. Niestety nie zdążyłem wcisnąć. Kolejna próba, uwaga,
Dobra, kółko. Kwadrat. Znaczy trójkąt, przepraszam, i znowu kółko. I znowu kwadrat. Dobra. No i co? I został jeszcze jeden nasz kolega. Siemaneczko. O ty kurwa gnoju. Och no! On też potrafią, widzę, lutować tak dosyć konkretnie. Dobra, spróbuję go inaczej tu lutować. O kurwa. A nie, a to czekajcie, czekajcie. A masz. Dobra, kolejny quick time event. Trójkąt. X. Kółko. Kółko. Pięknie. Dobra, myślę, że to chyba koniec. Czy jeszcze ktoś wyjdzie? Dawać następny w kolejce. Sędzia się z nimi zmierza. Nie, to chyba byli wszyscy już. No, to była dosyć ciekawa walka, nie powiem. Podobała mi się. Tylko nie wiem, co tam zrobić dalej, wiecie. Coś będzie pisać na pewno. Kolejna jakaś, kurde, zagadka. Zawczasu oczywiście życie. Magia. No i co my tu mamy ciekawego? Aha. No i co? Co dalej? Skoczyć chyba tutaj. O, dobra. Tylko czy kolejna skrzynia z życiem. To, o, patrzcie, herby. A tu muszę jeszcze do góry wskoczyć, z tego co widzę. Właśnie. O, patrzcie, jak skryta skrzyneczka. Bardzo fajnie. Przypuszczam, że kilka tych skrzynek na pewno już ominąłem po drodze. No, ale bywa, no, takie życie. Co tu mamy? O kurwa. No właśnie, to... A. Ale patrzcie, udało mi się jakoś wejść. Udało się wejść. Jakoś fuksem. Dobra. No to co, to lecimy dalej. Po raz kolejny jakieś skoki będą. No, tych skoków też nie bardzo, nie przepadam z tymi skokami, wiecie sami, że ginę po prostu czasem. To już teraz, tak? No właśnie, to co mówiłem. Ja pierdolę. Na pewno nie będę miło wspominał skakania w God of War. Kurwa, najgorsze co może być w tej pojebanej grze. Dobra, teraz się udało. O, dawaj, dawaj. Dawaj, Kratos. Kurwa, gdzie my znowu jesteśmy? Zaś wspinaczka, Jezus. Ty się ciągle człowiek wspina. O kurwa, o kurwa. I co teraz? O, dobra. O kurwa, o kurwa. Ja pitole. Dobra, udało się. Kurwa, znowu te jajka głupie. Nienawidzę tych jajek. Hate you, motherfucker. Ja pierdolę, tego tutaj jest. Dobra. Pewnie wyskoczy jakiś. Fajer. Nie, na szczęście jeszcze nic. A tutaj? Też nic nie wylazło. Dziwo.
Dobra, jeszcze raz. No, pięknie, Kratos. Dobra, mamy robaczki. Ale po sobie zmienimy na Hadesowe. No ale kurwa. Dobra, nie da się tego rozwalić chyba. Może się da? Dało się. Znaczy nawet musiałem to rozwalić. Rękawica Apolona. Ja pitole. No to już jest w ogóle iluzja, to widać. Nasze wojska są w nieładzie. Wróć do nas, generale. Poprowadź do zwycięstwa. Wcale nie istniejesz. Jesteś tylko iluzją. Wróć do swych korzeni. Przypomnij sobie, kim byłeś, Spartiato. Pragniemy tylko, byś wrócił do domu. Moim domem jest Sparta! Siostro! Pokaż mu, jak Sparta rozprawi się ze zdrajcą! Fakt, że ona jeszcze żyje? Aha, bo to wcześniej jest chyba. Akcja wcześniejsza. What the fuck? Wolo! Serio? Ale takie, wiecie, takich przeciwników to ja kurwa zjadam po prostu nie na śniadanie. Jeb go. Ciu. W końcu z nią walczymy chyba. To wygląda przynajmniej. Czy źle można. Od razu odpalam moją ulubioną broń. Taki zajebisty rozpierdol. Znowu odpalamy. Oczywiście to co lubię. No to moim zdaniem Hadesowe są najlepsze. O fuck, no! Jak myślałem, że będzie po mnie. No i co? Zwolniłem ją, ale... O kurwa, ale mnie jebła. O, gdzie ty spierdalasz? Zawsze muszę spierdzielać, kurwa. Dobra, teraz się pobijmy z tymi lujami. Ci są akurat słabi. Czy mogę powiedzieć, że jest to walka już pełnoprawna z jedną z furii. Złaź tu do mnie. Gdzie tam spierdalasz? Patrz jak ja się tu dobrze bawię, kurwa. No ale tam ciągle siedzi na tym bloku i myśli, że jest zajebista. Co ty gadasz? Ja tu cię rozwalę po prostu. No i co? Siostrunio? To co uwielbiam najbardziej. Quick time eventy. Dobra, wyrwiemy się oczywiście z tego na lajcie. Tak jest. Pierdolę te łapek. Jeb tą łapę ludzi. O kurwa, przyleciała druga siora. Czyli co, teraz będę walczył z dwiema, tak? Ja pierdolę, co tu się dzieje? Co to za rozpierdol w ogóle?
Lols. Aha, trzeba robić uniki. Okej. Taki chuj, nie tym razem. Pięknie, Kratos. Chodź tu, skarbie. Skoro zadaje nam ból, to bólem mu odpłacimy. W ogóle to jest jakieś pojebane lato jakimś gównem, kurwa. Co to w ogóle ma być? Lato z jakimś, kurwa, smokiem kolorowym. Ja pierdolę. Papa, moja ulubiona broń. Hadesowa. Tak jest. No chodź, chodź, no, gdzie ty uciekasz, ej? Chodź tutaj. I teraz kulminacyjny moment. Ohydny podcinanko. Kurwa, walka z dwiema furiami. No pierdolę, to teraz już podwójnie. Dobra, no to jak tam chcecie sobie. I tak was rozwalę. Najpierw jedną, potem drugą. No tu walę na jakieś kombosy w ogóle. O Jezus. Patrz jaki kombos, kurwa. Takie coś to na mnie nie działa w ogóle. O kurwa. O lol. A jakby tak, kurczę, na ten amulet ją złapać? Nichuja. Tam ma w ogóle jakieś pole. Zalutuję nie wiem czym. Spokojnie, no spokojnie. Walka z dwiema furiami, no to już jest jakaś konkretna przynajmniej walka. Dobra, i co teraz? Jezu, ja nie widzę, co się dzieje. Dobra, teraz dobra widzę. Będzie jakiś quick time event raczej. X. No spokojnie, X. Jebią. O nie, tylko nie te takie głupie, kurwa. Ja pierdolę, ja tego nienawidzę. Czemu zajmie wieki, kurwa, znowu? Z tymi gałkami głupimi. Nie rozumiem, po co nie wymyślałem te gałki w ogóle. Spróbujemy. Teraz się udało? Nie, no czemu? No kurwa. Ja pierdolę, no to jest beznadzieja. Z kitu. Ja bym teraz powtarzał 150 razy tą samą sekwencję. Przecież mnie chuj strzeli, kurwa. Żebym jeszcze wiedział, co chodzi. Teraz udało się. Czyli jedną pokonałem, to jebę. Chyba. Ja pierdolę, co to jest? Dobra, dobra, chuj w dupę z tymi mackami. Dawaj mnie tam tutaj. Żegnamy panią. Było miło. Kurwa mać. Nienawidzę. Fuck. Pojebało. Jeszcze powiecie, żeby tą walkę od początku zatrzymał, to ja przecież mózg mi rozwali. Nie, na szczęście od tego momentu. Dobrze. Bardzo dobrze.
Kurwa, nie. Ja pitole. Boże, kto zrobił? Kto zrobił te wstawki na tej gałce? To jest masakra jakaś totalna, nie? Bez kitu. Dobra, kolejna próba. W końcu się uda. W końcu się musi udać. Dobra, trzecie podejście. Chuja, nie udało się. Dobra, mogę to wyłączyć jakoś? Ja pierdolę. Moi drodzy, robię czwarte podejście, żeby to ogarnąć. Może się teraz uda. System tych gałek jest, no, w czymś takim jest po prostu bardzo nieprecyzyjny. Dobra. Nie, dobra, ja robię cięcie, bo to jest kurwa bez sensu. Dobra, moi drodzy, ja próbuję kolejny raz. Może się uda teraz w końcu. No nie udaje się, no kurwa, no. No nie udaje się, chuj, no. Co ja bym na to poradzę? Jeszcze raz, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa, kto to wymyślił? Co za syf. Jak teraz się nie uda, to napadę, robię cięcie i... Dobra, dziękuję bardzo, to jest po prostu pojebane. Bez kitu. Dobra, moi drodzy, wracam po krótkiej przerwie. Po prostu masakra jakaś totalna to była. Ale w końcu udało mi się wykonać ten Quick Time Event. Jak teraz widzicie, no, mordujemy furię, tak? Uła. Masakrycznie to wygląda. Furia pokonana. Przyleciała jakaś trzecia furia. Już czas, Kratosie. Wróć tam, gdzie twoje miejsce. Być może, jeśli będziesz wiernym sługą, pewnego dnia zasiądziesz na Olimpie. Nigdy nie będę służyć Aresowi. What the fuck? Twoje metody zawiodły, Megairo. Ja ciągle żyję, żelada. Wiem, że wrócisz. Prędzej umrę. Powinienem był to zrobić dawno temu. Orkos? To z nim się sprzymierzyłeś, Spartiato? Tym razem nie uda się wam. Coś ty uczynił! Ty żałosny nieudaczniku! Znaleźć ich! Nigdy nie dotrzesz do latarni, Spartiato. Fucking shit! Po raz kolejny zostałem wydymany przez Furia. Nie uda ci się znaleźć oczu, jeśli matki wiedzą, że ich szukasz. Ta moc pomogła mi uciec przed Hekatonheirem. A co będzie z tobą? Jeśli zawiedziesz, mój los będzie przesądzony. Ale kto zniszczyła jedyną drogę prowadzącą do latarni? Dawniej wiedziałem, jak tam dotrzeć, ale... Teraz musisz znaleźć inną drogę. Okej, moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie kolejnego odcinku z gry God of War, wstąpienie. Do usłyszenia już niebawem.